Dzień dobry, witam ponownie. Ostatnio to tylko gadające ciągle głowy jakieś były, tak? A teraz znowu tutaj kozy. I tam też się chowa jałówka, no i złapać się udało też gęsi. No już trochę czasu nie nagrywałem niczego o moich tutaj podopiecznych, tak? No tu były trochę zawirowania, nanosiłem się nawet z zamiarem sprzedaży kus, ale się wycofałem. No czynnik ekonomiczny, tak, no to głównie ten czynnik. Hobbystyczno-fantastyczny zostaje, więc kozy zostają. Jednak to się trochę tam pozmieniało. A też tam człowiek różnie reaguje na pewne sprawy tutaj, tak. No jałówka już ma 4 miesiące, porosła ładnie. Jakie użyteczne może wskazówki przy hodowli zwierząt? No, żeby tych jałówek też nie przekarmiać trochę za bardzo. No bo ja trochę ją przekarmiałem, to zacząłem roznosić. Treściwym, czy może jakiś inny powód, nie wiem, może ktoś będzie wiedział. Jaki to był powód, ale niby skąd. No bo jak. No kozy są tutaj, no ten koziołek jeden dorasta. Taki mały, a już próbuje kryć. Nie wiem, czy te jednej kozy mi nie pokrył. Chów wsobny, żeby się jakiś nie zrobił, czy coś. No ten koziołek zostanie. No żeby się tym jakieś koszty absurdy nie wbijać, więc okej, okay, nie. Koziołek bardzo szybko osiąga dojrzałość płciową. Nie wiem, w jakim to jest wieku. Wiem, że kuski młode to chyba 4 miesiąca koziołek. W jakim wieku osiąga dojrzałość płciową? Tego nie doczytałem, dosyć szybko. Kryję. Przypuszczam, że taki 4-miesięczny koziołek też potrafi pokryć kuskę, jak sięgnie. No to one się nadadzą. No tutaj wracając do tematu cielaka, tutaj to już jałoszka właściwie zaczyna się robić. Ona tutaj z nami zostanie jakiś czas, ja już mówiłem. Teraz jest 6 miesiąc, to jest pierwsze 2 tygodnie, zdaje się, było szczepienie po miesiącu, było szczepienie, czy tam po... Tak, i teraz po 6 miesiącach będzie jeszcze szczepienie. IBR, BVD, jakieś tam jeszcze inne choroby. A przede wszystkim IBR, BVD, tak? To jest ta podstawa, że to trzeba zaszczepić, żeby to jakoś wyglądało. No i zwierzę, to pieniądze, dajcie też spokój, co teraz rolnik może zarobić. Czy sami wiecie, co się dzieje z rolnictwem, no. Tutaj sąsiad trochę zboża w tym roku zebrał, walcząca na coś zarobił, tutaj na tym nie sądzę. Jak teraz z jednego byka, to tam patola masz, no to co to jest? Ze zboża nie ma nic, a to trzeba mieć ze 100 hektarów jakiś sprzęt i buraki cukrowe, no na tym zarobią. Czy na jakichś malinach, ogórkach, ja nie wiem. Próbowałem coś temat przejścia, to chyba nie jest do przejścia temat. Na tych zasadach, co ja... Przepraszam, co ja mam... To nie za bardzo. To tylko dla siebie i hobby, tak? Dziękuję, przepraszam.